Dzień dobry, z tej strony Rafał Sadow. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Jak zwykle zaczynamy od omówienia sentymentu wobec ryzyka. No, jeśli chodzi o wczorajszą sesję na Wall Street, mimo spadków z otwarcia udało się na koniec wyjść w okolice poziomu odniesienia. Dzisiaj o poranku notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy niewiele, ale jednak próbują wspinać się na północ. W przypadku S&P 500 jesteśmy powyżej 4000 punktów. Jeśli chodzi o start sesji na starym kontynencie, tutaj no widzimy, że poruszamy się no też po pozytywnym otwarciu w dobrze znanym paśmie wahań poniżej 15200 punktów. W kontekście wczorajszych wyników spółek, no przede wszystkim uwagę trzeba zwrócić na Teslę, która publikowała lepsze od oczekiwań rezultaty i zostało to bardzo dobrze przyjęte przez uczestników rynku. W handlu posesyjnym spółka drożała już nawet o 6%. Jeśli chodzi o wyniki Boeinga, mimo straty także zostały dość dobrze przyjęte przez inwestorów na Wall Street. IBM za to zaraportował zgodne z oczekiwaniami wyniki, ale perspektywa cięcia zatrudnienia no nie została dobrze odebrana. Dzisiaj, jeśli chodzi o publikacje spółek ze Stanów Zjednoczonych, musimy zwrócić uwagę na Visa, Mastercard, no i tutaj stopniowo uwaga uczestników rynku będzie przesuwała się także w kierunku danych makroekonomicznych. Dzisiaj poznamy pierwszy szacunek wzrostu gospodarczego ze czwartego kwartału w Stanach Zjednoczonych. Tradycyjnie cotygodniową ilość wniosków o zasiłki dla bezrobotnych oraz także grudniowe dane o zamówieniach. Te dane będą ważne, ta cała paczka danych, szczególnie przed przyszłotygodniowym posiedzeniem Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, wobec którego no, coraz większa uczestników rynku spodziewa się, że może dojść do zmiany retoryki, choć tutaj ostatnie wypowiedzi amerykańskich bankierów centralnych jasno wskazywały, że dojdzie do kolejnego spowolnienia tempa podwyżek stóp procentowych, czyli zobaczymy 25 punktów bazowych, nie 50 jak było w grudniu, ale bardzo ważny będzie ton komunikatu. Jeśli będzie no nieco mniej jastrzębi, jeśli może zapowiadać, że zbliżamy się do końca cyklu podwyżek stóp procentowych, jak najbardziej może to być dobrze przyjęte przez inwestorów na Wall Street. A pamiętajmy, że w przyszłym tygodniu no chyba najważniejszy tydzień sezonu wyników, najwięksi giganci technologiczni będą prezentować swoje rezultaty. Zatem no tutaj ten przyszły tydzień zapowiada się naprawdę bardzo gorąco. Jeśli chodzi dzisiaj o sytuację na rynku walutowym, no tutaj nie dzieje się zbyt wiele. Dolar generalnie jest słaby w oczekiwaniu na to, że Fed może zmienić swoją retorykę i jesteśmy w przypadku notowań głównej pary walutowej na poziomie 1,09. Nie przekłada się to zbytnio na notowania złota, które korygują się i spadają poniżej 1940 dolarów, ale pamiętajmy, że ten trend oczekiwań na to, że banki centralne stopniowo zbliżają się do końca cyklu podwyżek stóp procentowych, no to jest w tym momencie główny element, który napędza notowania żółtego metalu. Będąc przy polityce monetarnej i rynku walutowym, nie sposób nie powiedzieć kilku słów na temat wczorajszego posiedzenia Banku Kanady, który no, zgodnie z oczekiwaniami podwyższył stopy procentowo 25 punktów bazowych, aczkolwiek przeszedł do strategii wait and see. Powiedział, że teraz no, trzeba ocenić, jak przeprowadzone na przestrzeni ostatniego roku podwyżki stóp procentowych do najwyższego poziomu 15 lat no, będą wpływały na gospodarkę. No i po części niektórzy mogą życzeniowo trochę oczekiwać, że Fed może w przyszłym tygodniu wypowiedzieć się w podobnym tonie. W przypadku notowań CADA, jak widzimy, taka sytuacja była całkowicie oczekiwana. Jeśli chodzi o amerykańską rezerwę federalną, no to tutaj jest ten czynnik niepewności dużo większy, zatem potencjalnie reakcja rynkowa też może być tutaj na takie zdarzenia odpowiednio większa. Jeśli chodzi o złotego, no to ten pozostaje relatywnie słaby, mimo tego, że dolar no nie ma dobrej pasy. Notowanie euro PLN na 4,72 w tym momencie, złoty niewiele, ale jednak traci także wobec amerykańskiej waluty 4,33, no czyli generalnie dobrze znane poziomy już na przestrzeni ostatniego tygodnia. Na koniec rzut oka na ropę. Tutaj także
no bez większych rewelacji, przetasowań, baryłka WTI na poziomie $80 w oczekiwaniu na to, w którą stronę pójdzie rynek akcyjny, jak zaprezentują się dane z amerykańskiej gospodarki. No, te są kluczowe, jeśli chodzi o reakcję popytu na ryzyko. O pytanie, czy z jednej strony słabsze od oczekiwań dane będą tutaj zwiększały przestrzeń do poluzowania polityki monetarnej przez Fed w przyszłym tygodniu, czy będą dobrze odbierane przez inwestorów, czy też wręcz przeciwnie, tak jak w ubiegłym tygodniu, kiedy właśnie słabsze odczyty spowodowały wzrost ryzyka recesji. Wiązało się to z negatywną reakcją rynkową, zatem tutaj ta paczka danych dzisiaj ze Stanów Zjednoczonych będzie szczególnie istotna. Bardzo serdecznie dziękuję, jak zawsze zachęcam do śledzenia newsa. Pozdrawiam i do usłyszenia.